Czytanie dla singli na to lato, czyli na lipiec i sierpień. Dla wszystkich osób samotnych, poszukujących partnera, poszukujących miłości lub też planujących coś na okres letni, urlopowy, wakacyjny. Przyglądnijmy się, co powiedzą nam karty Lenormanda i Tarota na ten okres właśnie lata. Witam serdecznie wszystkich widzów, nie tylko single, na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, byś otrzymywał codzienne informacje o moich nowych wróżbach, horoskopach, rytuałach. Proszę również o komentarze po wideo, po filmiku, czy te wróżby rezonują. Proszę o lajki dla wymiany energii. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj mamy dwie grupy dla singli. Pierwsza grupa to obelisk cytrynowy, żółty, taki lekko żółty właśnie. I grupa druga, obelisk kwarcu górskiego, to jest taki biały, przeźroczysty kamień. Proszę wybrać swój obelisk. Proszę wybrać ten obelisk, który Państwa przyciąga, tą talię. Talie są identyczne, Lenormand i Tarot. Proszę wybrać tą, która Państwa magnetyzuje. I zaczynamy od grupy pierwszej. Czyli obelisk cytrynowy. Tutaj chodzi o jakieś spotkanie właśnie w okresie lipca i sierpnia, czyli w okresie letnim dla singli, gdzie być może jeszcze będą jakieś rozmowy. Czy spotkanie właśnie z kimś, z jakimś nowym partnerem, czy spotkanie właśnie o nową pracę, lub inne różne sprawy, czyli to spotkanie może dotyczyć wszystkich sfer Waszego życia, ponieważ jesteście na jakimś rozdrożu, na jakimś, nie możecie podjąć decyzji i trzeba coś wyjaśnić. Czyli rozmowy tutaj bardzo intensywne, być może macie też strach, lęk przed tymi rozmowami, jakieś rozmowy wyjaśniające tutaj jakieś sprawy, być może też randki z jakimiś nowymi potencjalnymi właśnie partnerami, które mogą przynieść jasność sytuacji, czyli jakąś decyzję, ponieważ teraz jesteście na rozdrożu, nie umiecie podjąć jakiejś konkretnej decyzji, więc te rozmowy tutaj pomogą w tym. Czy to dotyczy nowego partnera, nowego związku, czy pracy, awansu, czy przeprowadzki, finansów. Będą tu jakieś rozmowy, spotkania, które wyjaśnią właśnie tę sprawę. Właśnie coś się przemieni, czyli jakaś transformacja. Stare zażegnacie i nowe się obudzi, przebudzi. Sytuacje, które są teraz właśnie niejasne, niewiadome, wyklarują się. Słońce, czyli pozytywne rozwiązanie spraw, pozytywne przemiany w Waszym życiu. Karta śmierci mówi o tym właśnie, że to, co stare, wszystko tutaj umrze i narodzi się coś zupełnie nowego. Przed czym macie lęki? Macie lęki przed zmianami, macie lęki, by podjąć jakąś decyzję. Lęki, być może jakieś macie straty, które chcecie właśnie tutaj wyjaśnić.
niezależnie czego one dotyczą, czy straty po jakimś związku, uczuciowe, emocjonalne, czy straty finansowe, czy straty właśnie w pracy, zawodowe, wszystko to przemieni się i przebudzi się coś nowego, przyniesie coś nowego tutaj los, ponieważ bociany są zwiastunami dobrych zmian i tutaj karta śmierci mówi też o dobrych przemianach. Czyli wszystko to, co stare, obarczające Was, obciążające, zakończy się i narodzi się coś nowego. Także te straty, te lęki, te wszystkie obiekcje, które macie, będą jakieś tu wyjaśnione poprzez właśnie zwiastuny dobrej nadziei, dobrego rozwiązania spraw. Czyli te straty, lęki Wasze, jakieś zranienia, jakieś właśnie tej szkody, które, nie wiem, były u Was, są teraz na wyjściu, czyli wychodzą, kończą się. Do jesieni powinno to przynieść jakieś lepsze zmiany. Do jesieni powinno się właśnie wszystko wyklarować. Jeśli jesteście zranione przez jakieś tutaj doświadczenia z przeszłości, to wszystko wyjdzie i do jesieni się wyjaśni, czyli do jesieni czas plonów będzie tutaj to wszystko wyjaśnione, przyniesie jakieś dobre rezultaty. Co powiedzą karty Tarota? To samo właśnie, powinnyście dążyć do stabilizacji, do sukcesu, do właśnie sukcesu tutaj, nie wiem, czy w związku, stabilności związku, czy zawodowego sukcesu, jesteście skoncentrowane, zdyscyplinowane na swoich celach, które chcecie teraz przez okres letni tutaj zrealizować. Chcecie podjąć decyzję jakąś solidną, stabilną, czy właśnie czy o związek chodzi, czy o pracę, pieniądze, wszystko chcecie ustabilizować w tym okresie letnim. Tutaj za czymś tęsknicie, czy wspominacie właśnie jakieś były tutaj romantyczne chwile z partnerem, czy wspominacie dzieciństwo beztroskie, wspaniałe, czy wspominacie właśnie, by, no nie wiem, coś się powtórzyło, tęsknicie za czymś konkretnym, wspominacie, jesteście nieraz sentymentalni, uczuciowi, no i tutaj czekacie na rezultaty właśnie jakiejś pracy, czyli plony, które zasialiście, czy w związku, właśnie w partnerstwie, czy jeśli chodzi o pracę, o nową pracę, o karierę, o awans, o sprawy finansowe, to przyniesie dobre rezultaty. To przyniesie właśnie tutaj jakiś powoli, ale solidny rezultat. Czyli cierpliwość. Karta, dwa razy karta monet, czyli dążycie do sukcesu tutaj, do stabilności, do ułożenia solidnego właśnie spraw, sukcesu i to właśnie przyniesie Wam tutaj rezultaty, ponieważ jest karta właśnie odczekania na dobre rezultaty, na dobre właśnie plony, czyli te ziarna, co zasialiście, przyniosą dobre plony, natomiast będzie to w tempie powolnym, trzeba mieć cierpliwość, być opanowanym, ale rezultat przyjdzie pozytywny na coś właśnie, co czekacie teraz w okresie letnim, prawda? Tu być może jest jakiś rycerz mieczy, który do Was, nie wiem, o Was walczy, o Wasze względy walczy, jest bardzo właśnie taki zdecydowany, waleczny, podąża tutaj do celu. No uwaga też na kłótnie, ponieważ jest tu też taka karta agresji, prawda? Ewentualnie sporów, kłótni, więc uwaga, by się właśnie nie pokłócić tu z jakimś powracaczem, czy z jakimś mężczyzną, który walczy o związek i walczy o Wasze względy. Także tutaj jest ktoś, ewentualnie powracacz lub ktoś, kogo poznacie. Tutaj są spotkania też z taką osobą, są rozmowy, które mają wyklarować coś, tak, wyjaśnić coś. Także uwaga tutaj, kochani, na to, by się nie pokłócić, nie pospierać właśnie, bo tu są takie no, energie właśnie bardzo, powiedzmy sobie, waleczne, tak? No ale ktoś też, kto ma inicjatywę, kto ma pała, żeby walczyć o Wasz związek, o Wasze względy, o Was,
Więc Wy najlepiej wiecie, o kogo tutaj chodzi. Także coś się wyjaśni, jakieś spotkania, rozmowy, podjęcie decyzji, przemiana, pożegnanie starego, powitanie nowego i te lęki właśnie tutaj zakończą się, straty się zakończą i wyjaśnienie jakichś tutaj spraw stabilizacji, czy w związku, czy w finansach, czy w zawodzie. Rezultaty do jesieni powinno się coś tutaj wyklarować. Także to było czytanie dla singli z grupy pierwszej. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam oczywiście grupę drugą. Grupa druga to obelisk kwarcu górskiego. Zapraszam tą grupę w tej chwili. Zobaczmy, co pokażą tutaj karty. Na początek karty Lenormanda. Chodzi o jakiegoś mężczyznę, o którego macie w głowie, o którym myślicie. Być może jesteście zakochane. Są jakieś tu sprawy niejasne, niewyjaśnione z nim. Nie wiecie, co dalej. Nie wiecie, na czym stoicie. Obciąża Was to. Macie kotłowaninę myśli, które zaburzają Wasz spokój. Jesteście też smutni. Jesteście też melancholijni, sentymentalni. No, obciąża Was to mentalnie właśnie, co z tym mężczyzną. Sprawy są niewyjaśnione, jakieś sekrety, jakieś sprawy, o których jeszcze nie wiecie. Chcecie tutaj odkryć te sekrety, chcecie dowiedzieć się właśnie, o co chodzi z tym mężczyzną. Intensywne, kłębiące się wręcz, obciążające Was myśli na temat tego właśnie Pana, na temat tej osoby, o którą tutaj, nie wiem, pytacie, czy myślicie, tak, jako single. Niby jesteście razem, niby nie jesteście, wszystko jest niejasne, nieklarowne, także czujecie, że coś jest przed Wami tu schowane, zamknięte, jakieś tutaj tajemnice, jakieś komplikacje, jeśli chodzi o stabilizację z tą osobą, jakieś opóźnienia, obciążenia, nieklarowne właśnie sprawy, które są ewentualnie ciężkie, toksyczne, które zatruwają wręcz Waszą stabilność, Waszą, no jakby tutaj kontynuację tego związku, zatruwają również Waszą stabilność osobistą, domową, związku właśnie, nie wiecie, na czym stoicie. Chodzi być może też o jakąś osobę trzecią, kochankę, która się tutaj jakby wtrążoliła, zatruwa Wasz związek, być może jest właśnie ona tutaj w sekrecie, nie wiecie tutaj detali, nie wiecie, co jest na rzeczy, ale być może chodzi o jakąś rywalkę, konkurentkę, jakąś kobietę właśnie tutaj, która miesza się pomiędzy Was i właśnie zaburza Waszą stabilność. Lub są jakieś inne problemy, jakieś opóźnienia poprzez właśnie komplikacje tego związku, jakieś sprawy skomplikowane, niewyjaśnione, tak? Jakieś być może no też nałogi, o których nie wiecie, które są sekretem tego Pana, które są właśnie tutaj zamknięte pod kluczem i o tej historii nie wiecie, ale być może są jakieś tutaj obciążenia, które tego Pana właśnie zatruwają, czyli jakieś być może jego lęki, skomplikowany charakter, toksyczny charakter, skomplikowana osobowość, być może też właśnie nałogi, alkohol, narkotyki, leki, jakieś inne, no hazard, seks, mogą być wszystkie, jakiekolwiek są tutaj uzależnienia, które się ukrywają pod tą kartą. Być może też jakieś problemy tutaj, jeśli nie z kochanką, jeśli nie osoba trzecia się tutaj plącze między Was, to być może jakieś problemy z matką ewentualnie, który ma lęki właśnie, jakieś, nie wiem, skomplikowane sprawy tutaj rodzinne czy z matką, które ma ta osoba, które go obciążają i właśnie opóźniają wszystko, opóźniają cały proces stabilizacji właśnie Waszej z nim. Także tutaj mogą być różne scenariusze, ale te sprawy się wyjaśnią. Pomimo, że opóźnione, pomimo, że skomplikowane, nieraz no, jakieś toksyczne, trujące, to te sprawy się wyjaśnią, ponieważ jest karta Słońca. Karta Słońca mówi również o wyjaśnieniu spraw w okresie letnim,
Czyli mamy tutaj lato, mamy tutaj właśnie porę lipiec, sierpień, więc te sprawy powinny się tutaj wyjaśnić. Słońce mówi też o nadziei wyjaśnienia tych spraw, o nadejściu czasu, który będzie dla Was piękny, gorący, namiętny, no bardzo tutaj taki pozytywny, właśnie wyjaśnienie różnych spraw, czyli jasność sytuacji, jasność umysłu, pozytywne rozwiązanie różnych spraw. I pomoc właśnie w podjęciu decyzji, ponieważ jesteście teraz właśnie na rozdrożu, nie wiecie jaką decyzję podjąć, nie wiecie jaką pójść drogą, nie wiecie co zrobić, ale ta karta właśnie mówi o jasności w rozwiązaniu tych spraw, jasności, pomocy w podjęciu decyzji. Tutaj chodzi o jakąś podróż, też karty Tarota mówią o jakiejś podróży, nie wiecie co zrobić, nie wiecie jaką decyzję podjąć, wszystko jest niejasne z tym człowiekiem, z tym mężczyzną, o którym być może myślicie, jest jakieś skomplikowane, wszystko się opóźnia, chodzi o otwarcie się na świat, podróż zagraniczną, podróż, czyli jakieś możliwości, jakieś szanse, jakaś nowa faza również, nowy początek, nowy projekt, nowa podróż, nowa szansa na coś. Zobaczmy jeszcze rady. Karty Tarota mówią o przyjrzeniu się dokładnym, czy jest właśnie tu szansa na stabilizację tego związku, czy stabilizację tych spraw. Najpierw przyglądanie się temu, myślenie o właśnie tych sprawach, tutaj rozumem, czy jest szansa na rozwój stabilny, na fundamenty jakieś solidne, o tym, czy tutaj planujecie, myślicie, nie możecie podjąć decyzji, tęsknicie, jesteście rozmarzone, rozmyślone, smutne, sentymentalne, rozpaczone, tęsknicie, nie widzicie jakby tej szansy, nie widzicie jako single szans na wyjaśnienie tych spraw, na jakąś, nie wiem, szansę rozwoju z tą osobą, czegoś stabilnego, poprzez różne komplikacje, opóźnienia, być może sekrety, zawiłości, komplikacje, o których jeszcze, sprawy sekretne, o których jeszcze nie wiecie. Dlatego nie macie jakiejś tutaj takiej nadziei, myślicie pozytywnie, nie potraficie widzieć tej szansy na coś konkretnego, na coś stabilnego. Myślicie być może, że ta osoba, ten mężczyzna, o którym tęsknicie, myślicie, rozpaczacie, jest osobą jeszcze niedojrzałą, młodą, która nie potrafi właśnie zbudować czegoś stabilnego z Wami. Przez to jesteście smutne, zawiedzione, rozpaczone, depresyjne, wręcz jakieś takie pesymistyczne. Jednak przyglądnijcie się tym sprawom, czy jest szansa na stabilizację. Żonglujecie tutaj dwoma różnymi właśnie możliwościami, nie wiecie co wybrać, nie wiecie jak się właśnie tutaj zdecydować, na co się zdecydować. Macie jakieś dwie lub więcej opcji, którymi właśnie tutaj żonglujecie, nie możecie się w ogóle zdecydować na którąś z tych opcji, nie wiecie co zrobić. Także jeśli chodzi tutaj o właśnie niemożność podjęcia decyzji, niezdecydowanie, więcej opcji alternatywnych, przyjdzie jakaś jasność sytuacji, przyjdzie jakiś tu rozwój, jeśli chodzi właśnie o zoma, czyli o lato, o letnie miesiące, jakieś rozjaśnienie, wyjaśnienie, jakieś pozytywne tutaj rozwiązanie. Także karta pozytywna, pomimo tylu niejasności, wątpliwości, opóźnień, zawikłań, komplikacji, wręcz jakichś takich tutaj obciążających, trujących spraw, sekretnych również być może, spraw, o których nie wiecie, niezdecydowaniu, waszym totalnym smutku, przyjdzie jakiś taki pozytywny impuls, pozytywna nadzieja na rozwiązanie dobre, pozytywne właśnie tych spraw. No i ewentualnie na jakąś podróż. Otwarcie się na jakąś podróż, na jakiś nowy tutaj pomysł, na nową fazę waszego życia właśnie, która nadejdzie w lato, w okresie letnim. Także dziękuję serdecznie wszystkim Państwom z grupy drugiej. Dziękuję również, kochani, wszystkim singlom. Proszę o lajki, proszę o komentarze, proszę o waszą historię, co rezonuje, która grupa rezonuje. Wyciągnę jeszcze dla wszystkich singli radę kart anielskich.
Dla wszystkich singli proszę o radę, wskazówkę kart anielskich na koniec tej wróżby. Proszę o wskazówkę dla wszystkich singli. O, już wypada mi tutaj karta. Jesień. Jesienią wszystko znajdzie się na swoim miejscu, a Ty zbierzesz obfity plon. No, tam była karta właśnie, że do jesieni się ma coś wyjaśnić. Czyli poprzez lato staną się, znaczy wydarzy się coś nowego, podejmiecie jakąś decyzję, zbierzecie tej plony właśnie Waszej ciężkiej pracy i do jesieni powinno być już wszystko stabilne w Waszym życiu. Czyli jesienią znajdziecie, odnajdziecie swoją stabilność. Wszystko znajdzie się już jesienią na swoim miejscu, zbierzesz obfite plony. To, co właśnie teraz latem zasiejesz. Więc latem teraz musicie się na coś zdecydować, musicie podjąć jakieś kroki. Karta Świata też mówiła o tym, że zaczniecie coś nowego, nowe projekty, być może nowe znajomości, nowe randki, nowe relacje, nowe podróże, nową pracę, awans, nową szansę będziecie mieli w zarobkach i do jesieni wszystko się wyklaruje i będzie stabilne w Waszym życiu. Więc tego oczywiście Wam, kochani, życzę, wszystkim singlom, by ten okres właśnie teraz, lipiec, sierpień, dał Wam tutaj perspektywę nowych pomysłów, nowych znajomości, nowych różnych pięknych planów, realizację Waszych marzeń. Dziękuję serdecznie, kochani. Życzę Wam wspaniałego lata, wspaniałych dni. Wszystkich singli zapraszam na następne moje filmiki. Do usłyszenia, kochani, na moim kanale już wkrótce.